Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Wraz z podwyżką 14 emerytury zwiększa się liczba osób, do których trafi świadczenie, poinformowała na naszej antenie minister rodziny Marlena Maląg. Łącznie wypłata obejmie blisko 9 milionów seniorów. Pod rozporządzeniem, które określa wysokość czternastki oraz termin wypłaty świadczenia, jest już podpis premiera. Pierwsze wypłaty będą w miesiącu wrześniu. Świadczenie, które w pełnej wysokości wyniesie 2650 zł brutto, zostanie wypłacone wraz z 100-miesięczną emeryturą lub rentą. Nie trzeba składać wniosków. Podniesienie tej kwoty czternastej emerytury do 2650 powoduje, że rozszerza się katalog osób, ilość osób, które tym wsparciem będzie objęta. My szacujemy, że około 6 milionów 800 tysięcy Polaków, emerytów, rencistów dostanie w pełnej wysokości świadczenie, a około 2 milionów, przez to, że kwota jest wyższa, osób dostanie świadczenie w tym mechanizmie złotówka za złotówkę. W programie Polski Punkt Widzenia w telewizji Trwam minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg odrzucała zarzuty o związek między terminem wypłaty świadczenia a nadchodzącymi wyborami. Wspomniała, że przed rokiem czternastki wypłacono w sierpniu i we wrześniu. Wtedy świadczenie było niższe. Wyniosło 1218 zł na rękę. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, gdy ogłaszał w województwie łódzkim, że będzie podwyżka, przywołał kwotę 2200 zł netto. Taką przyjmujemy politykę, że Polacy nie mogą być pozostawieni sami sobie. Mechanizm złotówka za złotówkę obowiązuje powyżej emerytury w wysokości 2900 zł brutto. Minimalna wysokość czternastki musi wynieść co najmniej 50 zł. W pierwszym półroczu bieżącego roku Polska sprzedała za granicę produkty za 25 miliardów euro. Mamy nadwyżkę w handlu i zdobywamy nowe rynki. Polska będzie eksportować mięso do Tajlandii, Filipin i Turcji. O tajlandzki i filipiński rynek Polska zabiegała od dłuższego czasu. Filipiny otwierają rynek na polski drób, natomiast Tajlandia na polską wołowinę i podroby wołowe. Polska wołowina będzie też eksportowana do Turcji. To, jak mówi wiceminister Krzysztof Cieciura, cenny rynek. Niewiele państw w Europie, które eksportują wołowinę do tego kraju. Turcja była dotychczas bardzo zamknięta na te produkty, skupiała się tylko i wyłącznie na własnej produkcji. Nam udało się ten rynek otworzyć i myślę, że będziemy go dalej rozszerzać. W pierwszym półroczu 2023 roku za granicę sprzedaliśmy towary rolno-spożywcze za 25 miliardów euro. Do Polski zostało sprowadzonych towarów za 16 miliardów euro, no więc saldo dodatnie wynosi ponad 9 miliardów euro. Najważniejszą pozycją sprzedaży było mięso, poza tym zboża. Produkty te najczęściej trafiały do krajów Unii Europejskiej. W najbliższych dniach listy, po nich prezentacja programu i konwencja w Katowicach. To polityczny kalendarz PiS-u na najbliższe tygodnie. Swoich kandydatów do Sejmu zaprezentowała tymczasem Trzecia Droga. Kampania wyborcza nabiera rumieńców. Po tym, jak swoich kandydatów do Sejmu przedstawiła Koalicja Obywatelska, przyszedł czas na Trzecią Drogę. Liderzy koalicji przekonują, że na mecz, jaki rozegra się 15 października, wystawili reprezentację, która ma być nowym rozdaniem kart w polskiej polityce. I faktycznie są zupełnie nowe twarze, na przykład Adam Gomoła, który wystartuje z jedynką w Opolu, ale i osoby związane z polityką od lat, jak Paweł Zalewski i Ireneusz Raś, którzy w bieżącej kadencji rozstali się z Platformą. Sami liderzy koalicji o mandaty powalczą z pierwszych miejsc. Szymon Hołownia w Białymstoku, a Władysław Kosiniak-Kamysz w Tarnowie. Marek Sawicki, o którym mówiło się, że może nie dostać jedynki, ostatecznie ją otrzymał. Z trójką w Gdańsku wystartuje zaś Magdalena Sroka, która przed 4 laty startowała z list PiS-u. Tymczasem z lewicy wychodzą sygnały o pakcie sejmowym. Szczegóły, na czym miałby on polegać, nie są do końca znane. Politycy tej formacji chcą, by decyzję o współpracy podejmowano przed, a nie po wyborach, co nie wzbudza entuzjazmu u potencjalnych partnerów.
Prawo i Sprawiedliwość do tej pory przedstawiło hasło wyborcze to bezpieczna przyszłość Polaków. Listy PiS cały czas są jednak tajemnicą. Według zapowiedzi polityków obozu rządzącego poznać je mamy w najbliższych dniach. Sekretarz partii Krzysztof Sobolewski poinformował natomiast, że w pierwszej połowie września PiS zaprezentuje program wyborczy. Na przełomie września i października w Katowicach odbędzie się zaś konwencja wyborcza partii. Frans Timmermans już oficjalnie zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego w Komisji Europejskiej. Wraca do krajowej polityki. W Brukseli jego obowiązki przejmuje inny wiceprzewodniczący, Maroš Šefčovič. W ubiegłym miesiącu rozpadł się rząd Marka Ruttego, trawiony sporami wokół polityki migracyjnej. Dotychczasowy premier zapowiedział odejście z polityki. Przedterminowe wybory parlamentarne są planowane na koniec listopada. Do nich Partia Pracy oraz Zieloni pójdą wspólnie, a liderem lewicowej listy ma być Frans Timmermans, który do tej pory był wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Wczoraj już oficjalnie złożył rezygnację z zajmowanego w Brukseli stanowiska, by zabiegać o kierowanie rządem w Holandii. Krajowa Lewica chce uczynić tematy klimatyczne jedną z głównych osi sporu. Timmermans zajmował się tym w Unii i już wykorzystuje to w trakcie kampanii. Chcę, żeby na Holandię znów inne kraje patrzyły z podziwem, by zobaczyli, że u nas znajdą rozwiązania dla problemów klimatycznych. Nie od dziś wiadomo, że politykowi nie było po drodze z rządem w Warszawie. Timmermans nie krył się ze swoją niechęcią wobec obozu, który utrzymuje w Polsce władzę od blisko 8 lat, a nawet potrafił wprost wspierać kandydatów opozycyjnych, na przykład po tym, jak na scenie politycznej pojawiła się Wiosna Roberta Biedronia. Dlatego politycy PiS-u po byłym przewodniczącym Komisji Europejskiej płakać na pewno nie będą, a była premier Beata Szydło liczy, że odejście Timmermansa zatrzyma rosnące ambicje klimatyczne w Unii, które zamieniają się w ideologię i wprost są sprzeczne z polskim interesem. Komisja Europejska w trybie nagłym pożegnała się z Fransem Timmermansem. Oby był to krok na drodze do opamiętania w szaleństwie Fit for 55, projektu, którego Timmermans jest głównym twórcą. Polska już złożyła w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości kilka skarg na przepisy będące częścią pakietu Fit for 55. Dotyczą one m.in. zakazu rejestracji samochodów spalinowych po 2035 roku, zmniejszenia liczby bezpłatnych certyfikatów ETS, a także ingerencji w polski model gospodarki leśnej. Rząd w Warszawie nie pozostawał dłużny wobec Timmermansa. Nie zgodził się, by Holender kierował Komisję Europejską, choć w 2019 roku był faworytem do objęcia tej funkcji. Po tym, jak Departament Stanu USA zgodził się na sprzedaż Polsce śmigłowców Apache, prezydent Andrzej Duda mówi o silnych relacjach między Polską a Stanami Zjednoczonymi. W związku z obecnością na Białorusi grupy Wagnera Polska musi być przygotowana na każdą ewentualność, na każdą prowokację. Ochrona granicy z Białorusią leży nie tylko w interesie Polski. To granica całego sojuszu NATO. Polska swój obowiązek wypełnia najlepiej jak potrafi. A śmigłowce Apache to kolejny element wzmocnienia bezpieczeństwa, mówił prezydent Andrzej Duda. Śmigłowce Apache to jest potężna siła, to jest absolutnie super nowoczesna broń, wypróbowana w warunkach bojowych, zapewniająca znakomite możliwości obronne. Z całą pewnością będzie to stanowiło ogromne wsparcie nie tylko dla polskiego wojska, nie tylko dla możliwości obrony Polski, ale także i dla możliwości obrony NATO. Zgoda Departamentu USA na dostarczenie Polsce Apache'ów to zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy wyraz silnej współpracy. Polska zakupiła od Stanów Zjednoczonych śmigłowce w najnowszej wersji. Razem z Abramsami Apache będą chroniły tak zwaną Bramę Brzeską. 96 śmigłowców wyceniono na $12 miliardów. Do czasu dostarczenia maszyn armia USA udostępni Polsce 8 śmigłowców Apache. Niemcy wycofują się z deklaracji przeznaczenia 2% PKB na obronność. Według ekspertów niemiecka Bundeswehra wymaga miliardowych inwestycji. Tymczasem Polska wywiązuje się ze zobowiązań Paktu Północnoatlantyckiego i dokonuje kolejnych zakupów nowoczesnej broni.
trzy dni po inwazji Rosji na Ukrainę kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił radykalny zwrot polityki obronnej i finansowania armii. Odtąd co roku będziemy inwestować w obronność ponad 2% naszego PKB. Po ponad roku Berlin wycofuje się z tej deklaracji. Według medialnych doniesień z najnowszego projektu niemieckiego budżetu przyjętego przez rząd Olafa Scholza zniknął zapis o zobowiązaniu do corocznego przeznaczania na obronność 2% PKB. Siły zbrojne RFN przez lata padały ofiarą cięć budżetowych i dzisiaj widać tego skutki, podkreśla analityk dr Jacek Raubo. Bundeswehr wymaga, tak jak każde siły zbrojne, modernizacji względem nowoczesnego pola walki. I tutaj rzeczywiście przed Niemcami stoją olbrzymie wyzwania finansowe. Dotyczy to sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk lądowych. Obecnie Niemcy na sferę wojskową wydają około 1,5% PKB. Zmiana projektu niemieckiego budżetu oznacza, że Berlin jeszcze przez 5 najbliższych lat będzie dążył do wymaganych 2%. NATO w przeszłości wielokrotnie krytykowało Niemcy za to, że przeznaczały zbyt małe środki na obronność. To jest nadal ważny element składowy NATO, przy czym każdy by chciał, żeby ten element składowy odpowiednią kwotę wydatkował względem swoich możliwości gospodarczych. I to będzie w interesie wszystkich, dlatego że Sojusz Północnoatlantycki jest silny siłą każdego z państw członkowskich. Z 30 krajów NATO tylko 7 realizuje obowiązek przeznaczania 2% PKB na zbrojenia. Jednym z nich jest Polska. Na mocy ustawy o obronie ojczyzny docelowo na obronność mamy przeznaczać 4% PKB. To były informacje dnia. Dobrego dnia Państwu życzę. Z Panem Bogiem. Do piątku włącznie będzie jeszcze ciepło i miejscami upalnie. Niedziela już chłodniejsza i będzie zapowiedzią chłodniejszego przyszłego tygodnia. Szczęść Boże, Marta Sulej, zapraszam na prognozę pogody. Dziś sporo słońca i niewiele chmur, padać nie powinno, tylko na północy Polski oraz w Tatrach możliwy jest przelotny deszcz. Po południu na przeważającym obszarze będzie gorąco, od 26 do 28 stopni. Najwyższa temperatura na południowym zachodzie oraz miejscami w centrum. Na wybrzeżu i północy Pomorza będzie chłodniej. Zachodni wiatr powieje z umiarkowaną prędkością, ciśnienie będzie się nieznacznie wahać na poziomie 1009 hektopaskali. Jutro słońce będzie przeplatać się z niezbyt licznymi chmurami i tylko na północy oraz na wschodzie możliwy jest przelotny deszcz. Po południu na przeważającym obszarze będzie gorąco, od 25 do 28 stopni, tylko na północy chłodniej, na wybrzeżu nieco poniżej 20 stopni. A w kolejnym tygodniu w Polsce już chłodniej, na termometrach trochę powyżej 20 stopni. Dobrego dnia i do zobaczenia.